Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z No Man's Sky i dzisiaj kontynuujemy naszą ekspedycję i udajemy się do trzeciego punktu spotkania, który jest dokładnie wyświetl szczegóły, 83 punkt spotkania, on nam się tutaj powinien wyświetlać chyba? Znowu mnie tutaj piraci chcą dorwać, co ja takiego mam przy sobie, że oni mnie tak próbują dorwać. No tutaj ciepłe przywitanie. Wow, zależy tak od razu? Ale jeden jest znowu. O, jeszcze podwójnie weszło, dobra. Nie macie. Normalnie. Gdzie on tutaj polecieć? Czekaj, to jest tu? Ta zielona ikonka, jak mi nie będą zasłaniać oczywiście graczy. Tak, spotkanie 3. Lecimy. No oczywiście muszą pobudować sobie milion baz i w ogóle, nie? I znaczników porobić. I wtedy, kurde, te wszystkie najważniejsze ikony, które nas interesują, pozasłaniają. Tak jest zawsze. W ogóle wiem, że wyglądam, że jestem rudy, ale chyba tylko tymczasowo zafarbowane włosy i one były czerwone, tylko się trochę zaczęło zmywać i teraz takie rude wyszły. Tak. No cóż, mam nadzieję, że nie kaleczy to od oczy. Dobra, będzie trzeba gdzieś tu wylądować, będzie trzeba zlokalizować to miejsce. Tak dokładnie. Lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra. Dobra. No to szukamy. Przycofany dystans ponad 1000 metrów, ok. Można i tak. Puścimy. Szeropale nas witają. Mam nadzieję, że mnie ten kupio nie wywali któryś w górę. O, tutaj ktoś też już wylądował obok. Ciekawie. Tu widzę, że też sobie inny statek wziął niż ten transportowiec, więc nie tylko ja tak zrobiłem. To wychodzi. Stronę wsparcie kieruje teraz. Tutaj mamy ten przeklęty pył chyba. Patrzcie teraz jak na osłość, jakie piękne, duże złoże jest, a my go tyle szukaliśmy w poprzednim odcinku. Nie, tylko teraz kopo. Co jest? A, jednak tu nie ma złoża. Nie, jest częściowo wykopane. Okej. Tylko częściowo, dziwne, że nie całe, no ale może komuś się nie chciało całego kopać. Teraz bliżej jesteśmy. To spotkanie będzie przy tym głównie? Mam nadzieję, że nie. Ja się nie chcę z tym teraz tutaj naparzać. Dobra, na szczęście nie, można sobie to wyminąć. Tak, nie wyrośnie mi to spod ziemi to? Raczej nie powinno. Dobra, to jest tutaj. W ogóle teraz jak pomyślałem, głupi ja, będę musiał sobie poza odcinkami nawet wrócić do tamtego układu, gdzie była tamta jedna planeta. Po te rzeczy, do tych nanitów, co chciałem. Dobra, to udało się. Jak tutaj tych porozstawiali. O, dziękuję bardzo. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Ale że tak dużo? I tyle nanitów?
Ej, to my mamy już ekwipunek wymaksowany, ten ogólny. To mi się podoba. To ekwipunku, ale my to raz 3 dostaliśmy. Czemu ja tyle raz? Chyba, że... Aha, bo to mi teraz jakby zużyło te, co ja miałem wcześniej, ulepszenia. Może być i tak. Dobra, fajnie, otrzymałem nagrody. No chłopie, coś ty zrobił. Czemu tutaj ty gówna wzbudziłeś? Jeszcze na mnie się tutaj sfokusował. Co za... Dobra, co my tutaj mamy następne? No dobra, to trzeba kolejne miejsce tego robala zlokalizować. Dobra, czyli nam tamto namierzyło, to sobie namierzę. O, to gówno idzie po mnie. Ty. No, 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 szkoda, jeszcze mi odepchnij dalej. Co za chłop. On tam stoi dalej na dachu? Mogę mu coś zrobić za to? Tak, dostał. A ja mam wyłączone przecież PvP. Chyba więcej mu laserem zrobię. To za to, że na mnie tego robala nasłałeś, gnoju. Dobra, idę stąd. Idziemy robić zadania. Mam nadzieję, że on mnie teraz nie będzie gonił. Żeby się zemścić za to, że go tam obiłem lekko. Jakbym miał uzbrojenie z mojego głównego save'a, to już byś nie żył, naprawdę. By tym lasterem rozproszonym dostał. To serio. Po nim. Bo to ma takie obrażenia. Albo nawet jakbym mu... O, ale ciebie to ja bym sobie zebrał. Albo nawet jakbym mu rzucił tym... granatem. Tym takim. To też ściąga na hita gracza. Protip, który wam mówiłem w poprzednim odcinku, wykorzystuję z tlenem i tym no rośnikami bijącymi. Dobra, no tutaj będzie ten robal kolejny, więc trzeba się do walki przygotować, dokładnie. Więc strzelamy z niej tutaj. W takim miejscu trochę. Są dwa obok siebie w ogóle, to będzie tego więcej. Właśnie, czym ty jesteś? Aha. Syntezator drzew. Jakiś potrzebny, żeby to zebrać, okej. A bracia są inne? To są tutaj te ziemi, co się tak dymią na zielono. Ile ich? Już prawie amunicji nie będę miał. Przecież miał, dobra, trochę mam jednak. Ej, a czemu mi nie zalicza, jakie niszczę? Ej, to muszę bliżej podejść. Gdzie chcę bliżej podchodzić, bo jeszcze mnie dosięgnie któraś. O dobra, teraz mi zaliczyło, czy muszę być tak jakby bliżej w zasięgu tego. Albo to nie te niszczyłem, bo to są dwa obok siebie, a ja oznaczyłem sobie, wiecie, to jedno. Dobra, ostatnia. Dobra, udało się. Halo? O, udało się, dobra. Myślałem, że mi nie zaliczyło. To standardowo odbieramy sobie za to nagrodę. Okej, dużo nawet technologii odkryłam. Nautiliona dostałem schemat. Czyli on, podejrzewam, że będzie mi potrzebny, bo będzie coś z wodą w najbliższym czasie.
bo raczej nie bez powodu go dostałem. Jeszcze technologię do niego. Okej, okay, wykradnij szepczące jaja. O kurde. Dobra, to już wiem, czemu tamten gościu wybucał tamte stworki. Dobra, ja bym szukał tutaj, w tym układzie, czy nie mam czasem tej planety bez atmosfery, bo będzie łatwiej niż szukanie typowo jakiegoś tego opuszczonego budynku. Bo tam to będzie też łatwiej uciekać, bo jak jest to taka grawitacja zmniejszona, to jest lepiej ogólnie. Więc zobaczymy, bo może mamy w tym układzie tutaj jakąś taką właśnie planetę do tego sprzyjającą. Zobaczmy, co to jest za ta. Tylko niech mi się nie wyświetlają te rzeczy graczy, tylko sama planeta, w sensie informacje o niej. Tylko muszę do tego chyba bliżej podlecieć, bo gracze muszą sobie milion baz porobić. Nie, to jest Gwiezdna Bulwa, to tutaj nie. Tutaj co? Pleśń grzybicza też podziękuję. Czekajcie, ile mamy planet tutaj? W tym układzie? Chyba tylko 3 na to wychodzi. No. Tylko 3. I nie mamy tutaj planety, która by nas satysfakcjonowała, ale czekajcie, bo może jest myśl, żeby się może udać właśnie na stację kosmiczną, bo mam przecież znalezione wcześniej dane nawigacyjne i może kupię za nie jakąś mapę, którą znajdę sobie takie to miejsce, bo wiem, że miałem je tam przy tym, ale tam już też inni gracze byli przy tym i byłoby ciężko trochę, podejrzewam, to zdobyć, tak jak w przypadku tego pyłu. Więc zobaczymy, czy właśnie z map czegoś nie kupię, a mi się wydaje, że będę mógł. O, patrzcie, ktoś ma chyba tak jak ja miałem tutaj, tylko nie było go widać, że się tak zablokował dziwnie. A nie, on już jest tutaj, dobra, nieważne, ale dziwne to było i tak. Jestem gościu chyba z tym statkiem innym też. Dobra, to zobaczymy, bo może właśnie kartograf będzie miał taką mapę właśnie z jakimś opuszczonym budynkiem. Dobra, wymień konkretne mapy. Chyba czegoś takiego tutaj nie będzie, bo tutaj tajne są, awaryjne. Nie, typowo opuszczone budynki dało się chyba tym pojazdem szukać. Niby mam jeszcze trochę paliwa w hipernapędzie, żeby poszukać jakiejś takiej planety. W jakimś innym układzie, gdzie jest dużo planet. Co chyba tak zrobię, bo ja tutaj będę mógł sobie teleporterem wrócić i tak, nie? Do tego układu. No dobra. To lecimy, a jeżeli to będzie jakiś taki układ, gdzie na przykład mało ludzi dotarło, gdzieś jest dużo planet, żeby była większa szansa na trafienie takiej bez atmosfery, gdzie to będzie występowało. Tutaj mamy 2, 3, 4, 5 planet. No dobra, zaryzykujemy. Bo nie chce mi się specjalnie szukać gdzieś jakiegoś sposobu na zlokalizowanie opuszczonego budynku.
i to takiego, gdzie nikogo nie było, żeby były te właśnie jaja szepczące. Więc no. Wolę poszukać już bardziej takiej planety bez atmosfery, gdzie te właśnie jajeczka są co chwilę i tutaj jest atakowany frachtowiec. No super. Dobra, zrobimy to, w sumie to trwa zawsze dość szybko. Więc pomożemy w walce. Nie mam tu innego uzbrojenia w tym statku, nie trzeba. Niepotrzebnym. Tylko trzeba uważać, żeby w te dobre nie strzelić, bo wtedy się ma przerąbane. Dobra, ten dwa to już mi tu od pleców bierze. Dobra. Co tu się pultasz od tyłu do mnie? Masz, masz. Cyk. Dobra, gdzie jest kolejny? Tam gdzieś jest, okej. Okay. Przy tym frachtowcu samym, to w sumie od niego dostaniemy metal chromatyczny, jak to zrobię, więc w sumie opłaci nam się to. Dobra. Ładne, tutaj lecimy teraz do kolejnego. Dobra. A, to już. Szybko. Dobra, fajnie. To sobie wylądujemy na nim, żeby sobie nagrodę odebrać. Tu się wlatuje do niego, dobra. Dobra, tu idziemy po nagrodę i spadamy stąd. Nie ma co tutaj siedzieć dłużej. Więc chodźmy to odebrać sobie. Zamian poprosi o płatność. No i to jest 197 metalu chromatycznego do przodu, więc patrząc na to, że tutaj go tak dużo nie ma, nie mam takiego zapasu jak na głównym sejwie, to jak najbardziej przydatna opcja. Z tym pomaganiem fraktowcem, jak się taki trafi zaatakowany. Dobrze, więc szukamy konkretnej planety. Już tutaj widzę, że ta przed nami to jest nie ta. Tutaj ona też tak na taką, chociaż nie, to jest, że wilgotna, to nie jest bez atmosfery. Dobra, patrzymy po kolejny. Skwar też nie. O, może tam taka oddalona, bo często takie oddalone są. Magmowa też nie ta. Będzie taka z tymi wulkanami. Więc chyba zły układ jakiś wybrałem. W sumie ja trochę głupi jestem, ja sobie mogę spojrzeć w odkryciach w którymś z poprzednich układów, czy miałem taką. To jest będziemy teraz robić tu efekty specjalne. Czekaj, wszystkie odwiedzone układy. I zobaczmy te poprzednie. Aha, to jest niezbadane w ogóle. Tutaj też. Sierra nie mogę znaleźć pośród niczego. Czekaj, jeszcze raz. Odkrycia. Teraz jestem tutaj, no i tutaj są te odwiedzone
Nie, to jest niemożliwe, że są niezbadane. Chyba, że to są te, przez które się tak przewarpowałem szybko, ale... Nie no. Czemu ja mam tylko z tej... informację? Ej, to jest dziwne. Nic tutaj nie mam przydatnego, poza tą, w której teraz jestem. Nie kupię. A już pewnie nie mam paliwa, no. Oczywiście, że nie mam. No, trochę się... tutaj wkopałem. Jakaś muszka. Dobra, to się uda do któregoś z poprzednich układów poprzez ten teleporter. Czuję, że mi się tam w którymś... w którymś mi się przewinęła tam taka planeta. O, w ogóle egzotyk tutaj był. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, bo chciałbym już ten odcinek zakończyć jak najszybciej, jeszcze coś nie zrobić pożytecznego, bo już trochę zmęczony jestem. Dobra, czekaj. Stacje kosmiczne. I to jest poprzedni system. To zobaczmy z tego wtedy. Może tam będzie taka planeta, jakiej szukam. Kto wie? Zobaczymy. Tutaj też jest egzotyk. Tu jest nawet statek użytkownika tutaj jakiś. Okej. Dobra, zobaczmy. Głowa. To i tak raczej nie taka. Bo to musi być bezpowietrzna. Nie, co nie przyjmuję. To jest chyba, o ile się nie mylę, tak, z dwoma planetami, a druga to jest lodowcowa. A mogę teraz w innych zobaczyć? Nie, muszę warpować po nich, żeby je widzieć. Coś się tutaj zadziwiło. One się powinny wszystkie wyświetlać. Patrząc na to, że one są jakby tutaj przez graczy podkrywane, to tym bardziej powinny się wyświetlać. Lecimy do innego układu z tych, w których byłem. Musi gdzieś być taka. Nie wierzę, że nie. One nie są aż takie rzadkie. Poprzedni system to nie. Tylko teraz mi się będą myliły. Czekaj. Spojrzę sobie jeszcze raz w te odkrycia. Wszystkie zwiedzone układy. Ta poprzednia to była z Korvaxami i to jest ta z pięcioma planetami. Okej, okay, ale w sumie co mi to da, skoro stacje kosmiczne mają jakąś swoją tam nazwę. No. Dobra, lecimy losowo. Potem będę miał problem, żeby trafić do tego, gdzie mam misję wykonywać, ale to spokojnie, jak sobie poradzimy. Bo jednak tych opuszczonych budynków poszukać, tylko nawet nie wiem, jak bym mógł ich poszukać, bo miałem tam, ja wiem o tym. Ale jakoś tak nie zostałem przy nim na długo i teraz już go tak nie zlokalizuję drugi raz. Dobra, to tutaj zobaczymy. Też się coraz bardziej kończy czas na odcinek. O, tutaj czyjś statek się też we mnie pojawił. Okej,
leśnik grzybiczny, to nas nie interesuje. Tak, tutaj mamy trzy planety. Spaczenie gwiezdne. To nie jest to. Bezpowietrzna jest tutaj. Dobra. Mamy taką planetę, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Że mamy ją. Ja nawet nie wiem, czy ja sobie nie postawię bazy takiej chwilowej, żeby tutaj wrócić po prostu szybko teleporterem, bo pomiędzy odcinkami będę chciał jeszcze wrócić na tamtą jedną planetę właśnie, gdzie tamte robale były, żeby jej współrzędne zdobyć i sobie ją obbadać tak na swoim sejwie. Dobra, tylko tutaj muszę znaleźć tą bezpowietrzną najpierw i na nią polecieć i po prostu tam nawet postawić sam komputer bazy, żeby móc tam sobie szybko wrócić potem na szukanie tych jaj szepczących. Tylko nie mogę znaleźć. One są pewnie za tą planetą. No czekajcie, przełączę się na chwilę na pierwszy widok. Pierwszoosobowy widok. Nie, tutaj ten... A nie, dobra, za nią są, no. Na tym radarze statku widać. Też polecam wam tego używać, jeżeli właśnie możecie znaleźć planety w danym układzie, a wiecie, że ona jest gdzieś. O właśnie. Bo tutaj się schowała za tą. I to jest ta? Nie, to nie jest ta. Ona jest gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej ona jest. Tylko jej zlokalizować nie mogę. Jestem, mogę ją jakoś poprzez to oznaczyć? Mogę tylko obejrzeć. To nie. Jestem, obejrzę na żywo, lądując na niej. Chociaż wiadomo, jak takie planety wyglądają. Puste są praktycznie. O, chyba tam jest. Tak, bezpowietrzna. Widzę, że ktoś chyba pomyślał tak samo jak ja i tam już jakąś bazę ma. Dobra, to teraz tylko kwestia dolecenia. Tryb tutaj w razie co mam, jakby mi się skończyło paliwo w silniku pulsacyjnym. I mamy tu w tym. No, ale co do powrotu do tego układu, gdzie jest misja, to w sumie bardzo łatwo se sprawdzę, który to jest, żeby mi się nie pomyliło, bo se na nagraniu mogę zobaczyć chociażby, co się pojawiało na tym, na teleporterze. No, jak tam miałem, jak byłem w tamtym układzie, więc na spokojnie. Mogłem też odpalić tryb foto wtedy w poprzednim odcinku na chwilę chociaż, żeby te współrzędne mi się okazały i też bym nie musiał wracać tam tej jednej rzeczy szukać, tak jak chcę zrobić jeszcze tutaj po nagraniu szybko. Ale to już jest moje niedopatrzenie. A ja po prostu chcę adres tamtej planety, bo ona będzie miała chyba to, czego będę bardzo potrzebował na moim głównym sejwie. No, ale mamy tą planetę bezpowietrzną. Tutaj będą te szepczące jaja, które... No, interesują nas tutaj najbardziej w tym momencie. Chyba nawet wylądowałem przy jednym, mam wrażenie, albo to jest taki kamień. Nie, to jest szepczące jajo. I jak to ma wyglądać zebranie jego? Podejrzewam, że muszę je po prostu zniszczyć i ten rdzeń larwalny jakby zebrać. Tak? Tak. Dokładnie. O, i patrzcie, też walka z tymi gnojkami tutaj będzie przyjemniejsza, bo ja sobie mogę tak latać o wiele dłużej dzięki takiej atmosferze. To jest nieprzyjemne pod tym względem, że mam do dyspozycji błyskacz tylko. Proszę, nie bijcie mnie w tym momencie, niech mi się plecak odnowi. Chociaż trochę, dobra. Chociaż dobra, jak celować tak w nich dobrze, to nawet ich to jakoś ubija. No dobra. Teraz się ich pozbyć do końca. I można ten odcinek zakończyć. Bo mamy to, co potrzeba. Odkryte. Ja sobie już tutaj sam ten komputer bazy postawię, żeby tu wrócić po zdobyciu namiarów na tamtą planetę, która mnie interesuje bardzo. Rój osiada, bardzo dobrze. Cieszy mnie to naprawdę niezmiernie. Tu jeszcze ten jeden biega. On się zaraz zacznie zakopywać. Dobra, to ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczki w górę. No i co? Trzymajcie się i cześć. Do następnych. Hej, hej.